Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, znajdujemy się w mojej szafie lub też garderobie, już kiedyś o tym wspominałam, że ten pokój pełni również rolę składzika, co można zobaczyć po mojej prawej stronie, tam w rogu. Tam są składowane rzeczy, z którymi nie wiem, co mam zrobić. A tutaj jest część mojej szafy, plus za wami tak jakby jest regał, na którym leżą piżamy, spodnie, rzeczy sportowe. Dzisiaj mamy niezbyt piękną pogodę, jest w ogóle zimno, pada deszcz, teraz może przestał, ale generalnie jest już tak bardzo jesiennie i stwierdziłam, że może to jest dobra pora, żeby przejrzeć trochę swoje rzeczy. Tym bardziej, że wiecie, jak ja tutaj przychodzę i patrzę na tą ilość, to wydaje mi się, że tych ubrań jest tutaj stosunkowo dużo, a umówmy się, no nie chodzę w nich wszystkich. I pomyślałam sobie, że dzisiaj chciałabym przejrzeć te rzeczy. To nie jest tak, że będę chować wszystkie letnie i wyciągać teraz, wiecie, swetry zimowe. Natomiast są takie rzeczy, w których w tym roku za często nie chodziłam i daję sobie rękę uciąć, że nie będę chodzić i chciałabym właśnie je przejrzeć, którym daję jeszcze szansę i je zostawiam, z którymi się żegnam. Ja co prawda robię takie przeglądy dosyć często, dlatego to nie jest tak, że na przykład z tej ilości nam zostanie, nie wiem, połowa tylko, dlatego że większość tych rzeczy to są te, które ja już, albo inaczej, w większości tych, których nie chodziłam albo z jakiegoś powodu już, wiecie, no nie miałam ochoty mieć ich w swojej szafie, się albo pozbyłam, albo są wystawione na Vinted i tam w takim pudle właśnie też dużym, przeźroczystym sobie mieszkają. Staram się swoją garderobę jakoś tak organizować sezonowo, czyli te cieplejsze miesiące lub te chłodniejsze. I jeśli właśnie wiem, że na przykład w jakimś, nie wiem, grubym, zimowym golfie, no nie będę w nim raczej chodziła w wakacje, no to on jest tam schowany, aczkolwiek zostawiam sobie kilka swetrów, które tam zresztą na końcu wiszą, ponieważ było kilka takich sytuacji, że one mi się w tym roku też przydały. Także zobaczymy sobie tutaj, co schowam jako rzecz właśnie ta, której nie chcę się pozbywać, ale już nie będę w niej chodzić, a co będzie na kupkę rzeczy, które już są po prostu, no, najwyższa pora, żeby znalazły jakiegoś innego właściciela czy inną właścicielkę i kogoś cieszyły bardziej, bo mnie już na przykład przestały. Tutaj już na pierwszy rzut mam sukienkę, bo ją mierzyłam, będąc jeszcze w pokoju przed lustrem. To jest taka bordowa sukienka bez rękawów z firmy COS. Ona jest bardzo ładna, ale ja mam z nią pewien problem i na przykład w tym roku miałam ją na sobie, może na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć, dlatego że to jest rozmiar XS i o ile COS ma taką rozmiarówkę, że ja tam zawsze mam mniejszy rozmiar niż na przykład w innym sklepie, to ten XS jest tutaj dla mnie w okolicy pach i tutaj biustu jakiś trochę, mam wrażenie, trochę za mała jest. Ona jest bardzo ładnie wykonana i ja generalnie tą sukienkę lubię. Uważam, że jest śliczna, jest bardzo prosta. Ma taki fajny, porządny, gruby materiał, lekko zresztą też rozciągliwy. Jest w bardzo dobrym stanie, ale ja po prostu w niej nie chodzę tyle. Znaczy na tyle często, żeby ją tutaj może zostawić. Poza tym wolę rzeczy, które mają trochę większy dekolt, a ona jest taka tutaj zabudowana. Co prawda jest krótka, więc i nogi mamy na wierzchu, i jej ramiona, ale jakoś nie chodziłam w niej na tyle często i myślę, że wystawię ją. Jak się sprzeda, to się sprzeda, jak nie, to może jakaś koleżanka moja będzie nią zainteresowana, albo ją zostawię, ale spróbuję, bo może ktoś, a nuż teraz szuka czegoś podobnego, więc ona idzie na kupkę rzeczy do wystawienia, do pozbycia się. Tu mamy dwie nowe sukienki, one jeszcze zostają. Sukienka czarna z kosa, z takim bardzo ładnym tyłem, ona zostaje, bo myślę, że teraz na takie dni, jak nie jest tak gorąco, mi się przyda. To jest kolejna sukienka, taka, którą ja kupiłam z myślą o weselu i mam z nią mały problem, bo chodziłam w niej w zeszłym roku, faktycznie później w lecie, w tym miałam ją może ze dwa razy na sobie. Ja musiałabym bardziej być do niej opalona, bo ona jest w takim bardzo jasnym, jasno-różowym kolorze. Ja ją wystawiłam na Vinted, ale bez jakiegoś zainteresowania, więc nie wiem, czy ją jeszcze tutaj trzymać i dać jej jeszcze szansę. Może schowam ją do pudełka, ale jeszcze się jej nie będę pozbywać. Ona w teorii jest wystawiona, no ale już tam wisi jakiś czas bez odzewu żadnego, więc myślę, że po prostu
No, nie wpadła nikomu w oko i raczej tak zostanie, ale chowamy ją, nie będzie nam to robiła ilości. I tu jest kolejna sukienka z Kosa, którą też kupiłam na wyprzedaży chyba w zeszłym roku. I czy dwa lata temu, tylko jest widzę brudna. Muszę ją wyprać. I chodziłam w niej trochę, bo ja generalnie ten typ sukienek kosowych bardzo lubię, ale mając te dwie, czyli tą taką czarną plus tą, one są dosyć podobne do siebie, no to w tym roku nie byłam ani razu. Ona ma tutaj doszytą taką kratę, więc myślę, że jej się też chyba pozbędę, bo nie czuję się już w niej jakoś tak super. Wiecie, są takie rzeczy, które czasami kiedyś, znaczy mamy na niej jakąś taką zajawkę i nosimy je bardzo dużo i często, ale później, rok później, pół roku później, czy dwa lata później już po prostu nie mamy na nie ochoty. I trochę jest z tą sukienką też tak. No i to jest ta sama historia, co ta bordowa. Jak się sprzeda, to się sprzeda, jak się nie sprzeda, to nie wiem. Może poczeka i za dwa lata będę miała na nią większą chrapkę, zobaczymy, ale ją też spróbuję wystawić. Mam nadzieję, że mnie widzicie, bo tutaj w tej części pokoju jest po prostu ciemno i może być, w szczególności tam w tym kącie jest taki jakiś mrok mały panuje. Tu mam góry, bluzki, t-shirty, koszule i tak, ten cukierek kosowy zostaje, te koszulki, wszystkie trzy, tutaj wisi tylko jedna, ale one też zostają. Tutaj taka koszulka H&M zostaje, kos zostaje. Z tym się chyba już pożegnam. To jest Shopping Center 9, taka bluzka z dekoltem, który możecie nosić albo na froncie, albo tą bluzkę mieć tak. Ale ona już jest trochę, mam wrażenie, wynoszona i jakoś tak już w niej za często. Chodzę w niej po domu, no ale ile mam mieć tych rzeczy takich po domu, bez sensu gromadzić ich tysiące. Przy okazji na desce do prasowania jeszcze leżała taka koszulka, ona jest w takim kolorze trochę kawa z mlekiem. Bardzo fajna generalnie, bo ona jest z Zary, ma taki prążkowany materiał, jest trochę też rozciągliwa na ramionczkach, ale niestety ja w niej chodzę co jakiś czas, tylko mam wrażenie, że ten kolor nie do końca współgra na żywo, przynajmniej z moim kolorem skóry i ja ją tak przekładam, wiecie, z kąta w kąt, ubiorę ją raz, drugi, ale myślę, że też się jej pozbędę. Z tym też mam problem. Ja mam czasami jakąś taką zajawkę na pewne rzeczy, a później już mi ona przechodzi i nie sięgam po nie tak często, jak na przykład po takie właśnie zwykłe, gładkie, czarne. To jest t-shirt z Femi, który ma tutaj, tak, tutaj ma taką małą palmę i z tyłu, ja go Wam pokazywałam już chyba w kilku filmach, ma napis, ale nie wiem, miałam go na sobie w tym roku kilka razy i nie wiem, czy będę w nim chodzić, szczerze powiedziawszy. Nie, jak się zastanawiam, to znaczy dzisiaj mam taki dzień, że chcę się pozbyć jakichś rzeczy, że mam poczucie takiej zagraconej przestrzeni, więc dzisiaj jestem twarda. Lecisz szukać innego domu. Czyli ty byłaś, ty. To jest kolejny pusty wieszak. Tu mamy koszulę lnianą, niebieską z H&M, zostaje. Tutaj mam problem z tą koszulą, bo to jest znowu taka rzecz, która z jednej strony mi się podoba, ale jak się ubieram, czekajcie, bo long chcę tu wejść, ale jak się ubieram, to raczej po nią za często nie sięgam. To jest Tommy, taka koszula trochę patchworkowa, dlatego że jak widzicie, ona jest ten materiał, jakby są połączenie dwóch materiałów, które w różnych konfiguracjach się tutaj mieszają. Tu mamy kieszonkę inną, tutaj mamy znowu rękaw inny niż z drugiej strony. Ona ma taki krój trochę oversize'owy, ale krótszy. Czy może to nie jest crop top, tylko ona jest jakby szersza niż dłuższa. I ja jakoś tak nie za dobrze się w niej czuję. Chociaż generalnie mi się podoba i to już jest któreś moje podejście, kiedy się zastanawiam, co z nią zrobić, bo jest bardzo ładnie wykonana. Ale skoro się zastanawiam i w niej nie chodzę, to znowu wracamy do punktu wyjścia. Próbujemy znaleźć jej nowy dom. Dwa swetry z zeszłego roku z Massimo, nie wiem, czy coś widać, ale błękitny i taki jasny, one też zostają ze mną. No i to jest rzecz, która ponownie wisi i tak jakoś ja nie wiem, co z nią do końca zrobić, bo na takie zimne miesiące to ten sweter, który jest taki jakby, wiecie, zrobiony z takiej plecionki, mi się za bardzo nie sprawdza. Latem w tym roku za często w nim nie chodziłam i nie wiem, czy go trzymać, czy nie. On jest w ogóle dosyć ciężki sam w sobie. Chociaż jest ładny z drugiej strony. Dobra, niech
zostanie. No i to by było tyle. Trochę rzeczy odłożyłam. Za chwilę będziemy robić im zdjęcia. Znaczy ja będę robić im zdjęcia i spróbuję je wystawić. A teraz może ja się tym zajmę, ale nie będę Wam tego pokazywać. Przejrzę swoją bieliznę, która leży tam przede mną. Przejrzę staniki, bo jest tam na pewno taki jeden, w którym nie lubię chodzić, bo jest niekomfortowy. A ostatnio już dochodzę do wniosku, że nie zamierzam się męczyć w rzeczach, które są gdzieś tam nie do końca właśnie wygodne, albo gdzieś mnie coś uwiera, ciśnie, albo nie wiem, jest po prostu mi w tym źle. Dlatego, że później właśnie jest tak jak aktualnie, czyli i tak sięgam po te rzeczy, w których się czuję najlepiej. I może odezwę się do Was, jak będę robić porządki w rzeczach tych sportowych. Tak jak Wam wspominałam, porządki w rzeczach sportowych. Ja je trzymam w takim plastikowym, przeźroczystym pudle. Ono jest cały czas otwarte, ale przynajmniej wiem, że w tym są tylko rzeczy takie na trening i to są w większości, znaczy większość tych rzeczy zrobiona jest z takich trochę śliskich materiałów. Jak one leżą jeden na drugim po prostu na półce, to mi się zawsze rozjeżdżają, spadają, tak to przynajmniej są w tym jakoś ujarzmione. Nie będę Wam pokazywać tu wszystkiego, bo ja już tu zrobiłam porządek i pokażę Wam tylko te rzeczy, które wyeliminowałam, a w zasadzie pozbędę się dwóch, dlatego że mimo, że są tam też rzeczy, które są na mnie na przykład na tę chwilę trochę za ciasne, jedne leginsy na przykład, ale wierzę, że nastąpi taki moment, że będą na mnie jeszcze dobre, jakaś muszka, a są w bardzo dobrym stanie, więc nie widzę sensu, żeby się ich pozbywać. Natomiast pozbędę się jednej bluzki, takiej z Nike, którą kiedyś bardzo lubiłam, ale ona... Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, jest taka już wypłowiała, skulkowana, już nie wygląda najlepiej. No, nie chodziłam w niej już też długo, więc może po prostu jej czas już nadszedł. Tym bardziej, że mam ją naprawdę bardzo, bardzo długo. Tak samo jak ten top sportowy, który w teorii, to jest też Nike, jest jeszcze dobry. On jest w ogóle w bardzo dobrym stanie, gdyby nie to, że ta guma, która tutaj jest takim teraz jasno-zielonym kolorze, kiedyś była taka, wiecie, jak żarówa była, nawet tego nie widać, taka była bardzo intensywnie taka jaskrawo-zielona. No już się sprała, więc mam tych topów trochę, tak myślę sobie, że już naprawdę jego czas, bo ja go mam, myślę, że z 5 lat i naprawdę uważam, że naprawdę, ale jest w bardzo dobrym stanie, no gdyby nie ta guma tutaj. Ale tak jak mówię, no mam kilka nowych, nie będę trzymać czegoś, co już też nie wygląda może jakoś najpiękniej, chociaż dalej pełni swoją funkcję. Mam takie rzeczy w swojej szafie, które mam 10 lat. Dosłownie, 10 lat. Jak miałam 18 lat, to w nich chodziłam i teraz też mogłabym spokojnie w nich śmigać. I one są dla mnie jakby, wiecie, jakby się nie starzeją. Natomiast są takie rzeczy, które ponosicie właśnie rok, dwa i nie, że są złe, tylko po prostu Wam się znudziły. I tak trochę jest w przypadku tych, które ja właśnie dzisiaj wyeliminowałam ze swojej szafy, że myślę, że to już jest nasz czas dobiegł końca i warto się ich pozbyć. Niech służą komuś innemu, a ja mogłabym na przykład kupić coś innego. Myślę, że też uczymy się trochę tego, w czym czujemy się najlepiej, w czym lepiej, w czym gorzej. Ja zauważyłam, że jednak te rzeczy, które są takie mocno przy szyi, to nie jest mój klimat. Nie czuję się w nich jakoś super i jak mam tam 2-3, to jest ok, ale jak mam już 5, to i tak wybieram spośród tych, które są moimi bardziej ulubionymi, a najczęściej jednak noszę tutaj jakiś taki bardziej otwarty ten dekolt, bo się w nim po prostu lepiej czuję. Ciemno się chyba nam tu znowu zrobiło, światło szaleje, ale to nic, bo ja się z Wami żegnam w tej chwili. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ciekawa jestem, jak Wy często robicie porządki w swoich garderobach, w swoich szafach. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i że widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło, pa!